Hej kochani, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie o Jeffree Star. Jeffree Star to jest, oczywiście wiadomo, youtuber amerykański, który po prostu słynie ze swoich filmów, z tym, że jest mężczyzną i się maluje rewelacyjnie i ma swoją linię produktów. I ja tutaj dzisiaj zrobię taką polską wersję. Widziałam chyba stylizację miało coś takiego i to na tyle, może jeszcze jedna osoba, ale dokładnie właśnie z tą kolekcją Nude pomadek matowych, czyli tą mniejszą wersję. Tutaj mam jeszcze jeden kolorek, więc tak wygląda cały zestaw i mam jeszcze trzy inne też w odcieniach nude kolory. Jeden właśnie Unicorn Blood, czyli taki mega, mega ceglasto czerwony. I słuchajcie, pokażę wam, jak każda z nich wygląda, więc tutaj zaraz zobaczycie i będę każdą właśnie nakładać na usta. Tak mniej więcej, wiadomo, nie będę tego robić mega jakoś równo, ale żebyście po prostu zobaczyli, że te kolory nie wyglądają aż tak, blado, ponieważ ja się bałam, że właśnie one będą za bardzo blade, ale zobaczycie, jak one wysychają, to one stają się ciemniejsze, więc jak jesteście zainteresowani, zapraszam was dalej do oglądania. Słuchajcie, tutaj zaczniemy sobie od końca, przez to, że ten antrogeny mam teraz na ustach. Sorry za wymowę niektórych z tych pomadek, możecie mnie tam upomnieć na dole w komentarzach, jak dokładnie powinno się to wymawiać, ale po prostu ważny jest kolor, tak? Tutaj każdy może sobie też sprawdzić, jaki to był dokładnie, no bo tutaj wiadomo. Ale mniej więcej tak, antrogeny i właśnie tak wygląda ten kolor na ustach. To jest mój ulubiony z tych wszystkich, tak samo jak Celebrity Skin. To jest odcień, który jest takim ciemniejszym nudziakiem, bardziej właśnie w taki fiolet połączony z różem, czyli kolory, które mi najbardziej pasują. To teraz zaczniemy po prostu po kolei. Ja będę sobie zmazywać poza kamerą usta i będziemy właśnie nakładać po kolei te pomadki. Dobra, słuchajcie, będę mniej więcej tylko pudrowała po prostu usta, więc teraz przechodzimy do Leo, czyli po kolei lecimy, ale od drugiej strony, od tych ciemniejszych, że tak powiem. Leo jest takim ciepłym brązem. Tylko daję wam mniej więcej, jak to wygląda. No moim zdaniem fajny kolor, mi pasuje, ja lubię takie odcienie, taki typowo nudziaczek, lubię takie też rudawe kolory. Naprawdę jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że jednak większość z tych kolorów mi pasuje, więc zmywam i przechodzimy do kolejnego. Dobra, słuchajcie, kolejny odcień to jest Gemini, jest to taki brąz, ale z nutą różu, więc nakładam. Porównywalnie do Leo jest to zupełnie inny kolor, przez to, że ten ma różowe tony, tamten jednak miał mega ciepłe, ten jest chłodniejszy. Wygląda to w ten sposób. Czyli mega fajny taki różowo-nudziakowy odcień, tak się przyglądam w każdym lustrze, ale jest naprawdę ekstra. Przechodzimy dalej. Dobra, też mogę was przeprosić trochę za czerwoność na oku, wokół, ale po prostu chcę tylko zmyć i nakładać dalej mniej więcej, jak to będzie wyglądać, więc trochę tutaj właśnie się pudruję gąbką i pudrę troszeczkę podkładem właśnie, żeby to jako wyglądało. Teraz dalej. Rose Matter. To jest taki właśnie brudny róż. Też jest super. I ten pięknie pachnie. Niektóre pomadki pachną, a niektóre nie. Także słuchajcie, fajny. Na lato ja lubię takie kolory, bardzo dobrze się w nich czuję. Do tego na przykład, nie wiem, jakieś fioletowe oczko albo z różowym akcentem, coś jest naprawdę ekstra. Więc no ja jestem zadowolona, fajnie w ogóle te wszystkie odcienie wybielają usta. Idziemy troszkę teraz w jaśniejszą tonację, więc zobaczcie, jak będzie to wyglądało dalej. Dobra, lecimy dalej. I teraz mam Push Spice. Tutaj mamy już taki troszeczkę trupi kolor, ale też mi się podoba. Jest mega chłodny. No mniej więcej wygląda on w ten sposób, czyli do jakiejś właśnie takiej stylówki, bardziej mokrego oka, coś takiego. Mega fajny kolor.
On ogólnie jak zastygnie, to jeszcze bardziej się wtopi w naszą karnację i naprawdę troszeczkę ściemnieje i jest ekstra kolorem. Bardzo, bardzo fajny, lubię go. Jest ekstra. Przechodzimy dalej. Dobra, teraz przechodzimy do mojego ulubieńca, czyli Celebrity Skin. W przyszłości będę chciała sobie kupić całą tą pomadkę, bo zobaczcie, jaki on jest piękny. Jest to typowy nudziak. No jest... Jest ekstra, naprawdę. Do tego ja jeszcze robię jakąś inną konturę, znaczy ciemniejszą troszeczkę konturówkę i jakby zasłaniam ją jeszcze tą pomadką i to jest ekstra fajnie, się tak jakby oddziela, ale nie ma takiej chamskiej konturówki, naprawdę ekstra, ekstra kolorki. Więc jeszcze zostało nam ile? Dwa kolory plus jeszcze te trzy pełnowymiarowe. Ok, teraz Manne Queen, więc już jaśniejszy odcień. Taki peach bym powiedziała. Jasny, ale też ma coś w sobie. Jakbym gdzieś szła tak szybko, ale chciałabym mieć jakieś właśnie takie podkreślone lekko usta, pomalowane. Naprawdę, jest ok. Nie będzie widać, że się zjada, bo jest taki właśnie neutralny, jaśniutki. I ostatni odcień z tutaj tego zestawu, to jest już najbardziej taki jasny, różowy, bo ten jest jednak taki chłodniejszy. To jest, słuchajcie, Skin Tight. I tutaj no ten już jest jaśniejszy, ma lekkie prześwity. Ja go będę używała, ale na lato, do właśnie jakiegoś różowego, fajnego oka. Też ja uwielbiam te pomadki jako eyelinery, ponieważ fajnie zastygają, nie odbijają się i mają naprawdę ekstra pigment. Nad tym kolorem akurat trzeba pracować, ponieważ zostawiają lekkie prześwity. Ale no odcień, jeden z takich najmniej, znaczy najgorszych bym powiedziała, ale jednak naprawdę no fajny, fajny odcień. Także tak on wygląda. I teraz przejdziemy, słuchajcie, do tych trzech naszych ostatnich. Także teraz pokażę Wam, jak wygląda Christmas Cookie. Jest to taki nudziak, ale z nutką różu. To był mój pierwszy... pierwsza pomadka z Jeffreya. Wygląda ona w ten sposób. Czyli bardzo podobna do Celebrity Skin, tylko Celebrity Skin jest ciutkę zimniejszy w tonach, ten jest jednak taki bardziej różowy. I teraz zostały nam dwie. Słuchajcie, zostały nam dwie ostatnie. Tą ciemniejszą stawię sobie na koniec, więc teraz jest Trick Us. I ona jest taka brązowa. Troszeczkę, czym ona się różni na przykład od... Pokażę Wam. Czekajcie, mam Leo i Gemini. Czym ona się tak naprawdę różni? Jest bardzo podobna, bardzo do Gemini. Ale no wiadomo, Gemini jest ciutkę ciemniejszy, ten jest ciutkę jaśniejszy. A... I Gemini jednak jest bardziej... To jest takie pomiędzy właśnie Leo a Gemini, ponieważ Leo jest typowo rude, a Gemini jest takie różowe, a to jest takie pośrednie. Także nie będę poprawiać. Tak wygląda ten odcień, bardzo mi się podoba, bardzo go lubię. I teraz ostatni odcień, słuchajcie, to jest Unicorn Blood, czyli mega ciemny kolor. Ale jest ekstra. Także tak ten kolor wygląda, jest on najciemniejszy, też mi pasuje, też go bardzo lubię. Także tak, powiem, dlaczego się cieszę, że kupiłam te pomadki najbardziej. Że kupiłam jej przed podwyżką, bo nigdy bym nie dała takiej sumy za te pomadki, przez to, że no to już jest przesada lekka. Okej, Huda Beauty też kosztuje troszeczkę więcej, no ale jednak pomimo tego, że no tutaj totalnie marketingowo się zachowały jednak różne właśnie sklepy, przez to, że teraz wszystko idzie do góry, totalnie wszystko.
tak wszystko po prostu szybko drożeje i sklepy ogarnęły, że po prostu dobrze się to sprzedaje i podwyższyli cenę. No oczywista rzecz, ale naprawdę się bardzo cieszę, że kupiłam przed podwyżką. Ale naprawdę uwielbiam te produkty. No ten kolor też jest, no niesamowity jest. Także tak, moi drodzy, to wygląda. Jak, no nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć. Jak Wam się podoba, dajcie znać na dole w komentarzach, czy macie, czy lubicie Jeffrey'a, może macie rozświetlacze, paletki, dajcie znać na dole. Jestem naprawdę ciekawa, jak Wam się sprawdza, czy opłaca się kupić, nawet po podwyżce. Także tu macie filmy proponowane, tu macie przycisk do subskrybowania, do którego Was zachęcam, a ja Was zapraszam do kolejnego odcinka. Pa, pa!